Czarne Lustro sezon 4, jak wypada na tle wcześniejszych sezonów, o tym będziemy już za chwilę rozmawiać. Everything happens for a reason. Czarne Lustro, sezon 4, po raz kolejny pod mecenatem Netflixa. Po raz drugi właściwie można powiedzieć. Po raz drugi, no tak. Natomiast formuła została ta sama. Mamy odrębne odcinki z różnymi aktorami, różni reżyserzy, ale traktujące o zgubnym wpływie technologii, o tej czarnej stronie technologii, o fascynacji technologii, która może prowadzić do patologii. Ale tutaj bym się zatrzymał, dlatego że mam wrażenie, że poprzednie sezony były bardziej czarne, bardziej w czarnym lustrze odbijała się ta technologia niż w tym obecnym sezonie. On jest, mam wrażenie, taki troszkę lżejszy. Nie, no ale to się zmieniło w poprzednim, już trzecim sezonie, który był właściwie już też lżejszy. Mówiło się o tym, że jest taki bardziej amerykański, mówiło się o tym, że jest taki właśnie, że Netflix zrobił coś łatwiej przyswajalnego, ale w pewnym sensie masz rację i nie mam. I nie masz, ale akurat wydaje mi się, że to jest nieźle. To znaczy nawet już w tym poprzednim sezonie przecież okazało się, niektórzy kręcili nosem, że no taki właśnie już się zrobił nieco lżejszy, że nie ma tego mroku, że nie ma takiego saczenia i tak dalej, takiego nastroju właśnie takiego bardzo mrocznego, ale okazało się, że być może właśnie w tym trzecim sezonie to, co było najłatwiej przyswajalne i to, co było takie najlżejsze pozornie, było najlepsze, bo akurat ten odcinek, znakomity odcinek San Junipero, który pokazywał technologię czy szansę na to, żeby technologia no, na przykład w ogóle odmieniła życie ludzkie do tego stopnia, że być może stworzyło pewną szansę na nieśmiertelność, prawda, czy rzeczywiście na takie bycie razem po śmierci, czyli no, taki rodzaj, no, rzeczywiście zupełnie nowa jakość życia, czy nowa jakość śmierci. Więc ta technologia tutaj też była pewnym zbawieniem. I to wszystko zostało takie pokazane w takiej fajnej, łatwo przyswajalnej formie. To był taki bardzo jasny i mocny, świetny akcent tamtej serii. I tutaj mamy podobnie, to znaczy wydaje mi się, że te odcinki, które są takie właśnie pokazujące technologię jako pewną szansę, one są czy może pokazujące też w ogóle w bardziej takich jasnych kolorach rzeczywistość przyszłą, tą futurystyczną, one są chyba akurat najciekawsze. To znaczy na przykład Hang the DJ, który nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale akurat on no, to jest jakoś tam niepokojący oczywiście w pewnym sensie, bo mamy pokazany ten system randkowy, który w pewnym sensie trochę już przypomina tę dzisiejszą aplikację, te randkowe, ale z drugiej strony on jest bardziej przerażający, bo no, tutaj w pewnym momencie są naprawdę ludzie skazani już na siebie, nawet przez rok muszą być ze sobą, chociaż od razu widać, że nie pasują do siebie, no więc jednak ten system jest bardzo niedoskonały, ale jednocześnie mamy wrażenie, że o ile w tamtym poprzednim sezonie właśnie ten genialny odcinek San Junipero pokazywał, że miłość może gdzieś tam pokonać śmierć, to, tak mówiąc patetycznie i poetycko troszkę, to tutaj możemy pokazać, że właściwie być może, nie zdradzając za wiele, będzie taki delikatny spoilerek, że być może jednak uczucie może pokonać system. Albo system może generować prawdziwe uczucie. Nie wszystkie odcinki kończą się źle, tak? Tutaj więcej jest happy endu. Ale też bardzo takiego przewrotnych. Znaczy, jeżeli mówimy rzeczywiście, jeśli mówimy o bardzo przewrotnych happy endach, to wydaje mi się, że akurat Hang the DJ ma bardzo przewrotny, zaskakujący. Akurat można powiedzieć, no tak, że miłość zwycięża wszystko, no, to też no tak, ale oczywiście, no tak, nie zdradzając, ale wydaje mi się, że też jednak zaskakujący w ogóle, w sensie takim dramaturgicznym ten finał jest. USS Callister to jest... No, no to jest taki lżejszy odcinek, też ale... lżejszy, ale on jest jednocześnie, ten koniec jest też jakoś tam bardzo, no, taki przewrotny happy end też, no w pewnym sensie też można powiedzieć, że on jest zaskakujący, od razu te pierwsze minuty są kompletnie pewnie dezorientujące i myślę, że może być pewnym szokiem. USS Callister, ale ma też taką lżejszą formę i też jest dość ciekawy, takie no w ogóle bardzo świeże, inne, zupełnie inny odcinek chyba od tego, co do tej pory było na Black Mirror. No ty powiedziałeś, że inne, ale jakby akurat USS Callister najbardziej przypomina te odcinki, że do czego może doprowadzić technologia i to w taki sposób przerażający. Bo no tak, ta granica między grą a rzeczywistością się bardzo zaciera, właściwie nie wiem, w którym momencie to się dzieje. Bardzo okrutny sposób. No, bardzo okrutny sposób, no ale jednocześnie dużo jest takie, ale znowu jest ta lekkość Netflixowa, prawda, tutaj widoczna, tak? Znaczy takie elementy komedii, taki rodzaj też bardzo fajnie tutaj rozbudowane są te wątki. Znaczy dramaturgicznie jest bardzo ciekawe w tym sensie, że naprawdę jest bogato, tak? Znaczy to jest, a poza tym no bardzo fajny pomysł, czego no, wcześniej nie było, no takie rzeczywiście komediowe nawiązanie, taka trochę zgrywa z Star Treka i tak dalej. Ja mam wrażenie, że cały ten sezon w dużej mierze przechyla się w stronę
transferu świadomości to i prawda, w stronę odczytywania świadomości, bo mamy to też w odcinku, który bardzo przypomina skandynawski kryminał. Nie wiem, czy do końca skandynawski, ale on rzeczywiście jest takim odcinkiem no, bardziej po prostu kryminalnym, to taki bardziej dreszczowiec, który jednocześnie przekonuje, no, pewnie nie do końca, on świetnie zagrany, jest napięcie i tak dalej, natomiast jak gdzieś psychologicznie, no, nie do końca, nie możemy tutaj zdradzać za wiele, więc nie wyjaśnię może do końca, na czym to polega, ale też nie do końca wierzę w tę postać, znaczy w to, co ona robi i jakiś rodzaj tej przemiany i w to, czego ona później, co ona dokonuje, co ona robi, prawda, w tym odcinku, no dla mnie jest to coś jakoś mało wiarygodnego. Ten transfer świadomości to też Archangel w pewien sposób, prawda, i kontrola rodzicielska już rozbudowana do granic naszej wyobraźni, aczkolwiek wiele elementów z tego jest, bo poprzez komórki możemy się dowiedzieć, gdzie są nasze dzieci, w jaki sposób, co robią i tak dalej, i tak dalej. Tak. Duża rzecz jest, no jeszcze nie wchodzi się do ich umysłów, co się dzieje właśnie tutaj. Odcinek, co ciekawe, wyreżyserowany przez Judy Foster. To właśnie, chciałem dowiedzieć, że Archangel właśnie jest przez nią wyreżyserowany, ale faktycznie jest tutaj, to ważne pytania zadaje tutaj w tym odcinku Charlie Brooker, bo rzeczywiście, no, co wybrać, prawda? To znaczy, czy komunikację, czy zrozumienie, czy rozmowę właśnie, czy po prostu kontrolę, czy monitoring. Czyli właściwie to nie jest tak do końca, że technologia nawala, tylko być może my nawalamy. My nie zawsze jesteśmy w stanie rzeczywiście tą technologię użyć we właściwy sposób. Wywołałeś Charlie Brookera, czyli twórcę całej serii. To człowiek, który wymyśla tę historię, ale w sposób bardzo ciekawy, bo on przyznał się do tego, że nie śledzi nowinek technologicznych, nie śledzi informacji o tym, co się dzieje. On to wymyśla w głowie, ewentualnie konsultując się ze swoją partnerką, która zresztą w momencie, kiedy jego wizja jest już naprawdę przerażająca, to wtedy on twierdzi, że no okej, to jesteśmy na dobrym tropie. Co ciekawe, mimo że to są tylko wymyślone rzeczy, wiele z nich już udało mu się przewidzieć. Tak, ale jeśli mówimy o wizjach przerażających i na pewno jego żona była przerażona, jak to zobaczyła i usłyszała, czyli na przykład ten odcinek pod tytułem Twardogłowy. No tak. No to był to odcinek też kolejny, taki trochę zaskakujący, taki troszkę inny od reszty tej serii na pewno, no bardzo niepokojący. Tu niewiele wiemy, bardzo jest taki oszczędny, to znaczy w tym sensie, że właściwie nie wiemy co, dlaczego, co się stało. Postapokaliptyczna taka wizja, dosyć surowa, czarno-biały. Trochę przypominający, jeśli chodzi o enigmatyczność, taką trochę zagadkowość właśnie, trochę przypominający Białego Niedźwiedzia z najlepszego moim zdaniem drugiego sezonu Black Mirror. Ale no, myślę, że jeden z najbardziej sugestywnych i przerażających takich dreszczowców po prostu. No, to jest po prostu dreszczowiec i właściwie ten element futurystyczny no, tam się pojawia w postaci tych cyborgowatych psów no i tej całej dziwnej, tajemniczej atmosfery tak, oczywiście w przyszłości. Nasza fascynacja budowaniem samoistniejących, samodzielnych robotów. Tak? No właśnie. Ostatni odcinek. Niby powiedzieliśmy, że odcinki są ze sobą niepowiązane w żaden sposób, tak? To są autonomiczne, no, autonomiczne no, są jednostki. Oczywiście są leitmotywy, I dochodzimy, dochodzimy do Czarnego Muzeum. I to Czarne Muzeum w pewien sposób jest też gratką dla fanów tego serialu. W tym odcinku jest bardzo dużo nawiązań w różny sposób, i to dla spostrzegawczych, do pozostałych odcinków, nie tylko czwartej serii, prawda? Tam znajdziemy elementy w tym muzeum jako eksponaty, które występowały w poprzednich sezonach, a już zwłaszcza w tej serii właśnie ostatniej, czwartej. I też mówiący o transferze świadomości, to w sposób najbardziej z możliwie brutalny. Ten odcinek to jest szkatułkowa. Jakby historia, tak historia to jest taka szkatułkowa gdzieś tam forma, rzeczywiście tego jest dość złożona, ciekawa. To są takie różne historie w jednej. Trochę to też pod względem konstrukcji przypomina mi, być może sobie też warto przypomnieć właśnie ten odcinek Białe Święta. Tam też jest kilka historii w jednym odcinku. Białe Święta z drugiego sezonu, to jest ten odcinek z Johnem Hammem, gwiazdą Mad Mena, też warto sobie to być może odświeżyć. Ale oczywiście no, wiele jest różnic. No tutaj według mnie akurat ten odcinek, chociaż jest przerażający, niepokojący i tak dalej, no trochę dla mnie przekombinowany. Znaczy wydaje mi się, że tam za dużo jest tych, jak to się mówi, grzybów w tym barszczu, no trochę jest przefajniony, ale i chyba im bliżej końca, tym bardziej mnie rozczarowuje, a generalnie jest pomimo tych różnych zaskoczeń dość przewidywalny. Znaczy ja trochę mam wrażenie, że już wiem o co chodzi w połowie mniej więcej tego odcinka.
No, ale wszystko jedno, Brooker zostaje sobą, jednak najczęściej nas zaskakuje. Znaczy, ja nawet lubię te odcinki, w których Brooker właściwie zaskakuje też samych bohaterów. Znaczy, oni sami czasami nie wiedzą właściwie czym są, kim są i dlaczego, bo rzeczywiście no, bawi się trochę tym zaburzaniem tożsamości, tym właśnie tymi granicami właśnie między wirtualem a rzeczywistością, tym właściwie... On właśnie zadaje bardzo trudne pytania, bardzo poważne też pytania w tym swoim serialu, w tym i w poprzednich też przecież, o to właściwie kim jesteśmy, definicja człowieka, definicja śmierci, to wszystko się być może wszystko przedefiniuje za chwilę, prawda? Więc jak te pytania z bioetyki, on właśnie ponawia, być może się częściowo powtarza rzeczywiście, no tutaj nie ma, bo chyba takie też zarzuty się tutaj pojawiają przy okazji tej serii, że być może on, no, pewne rzeczy już były, tak? On właśnie wszystko to, co najlepsze, już zasygnalizował w tym drugim sezonie, do którego ja tutaj wracam obsesyjnie dzisiaj, ale rzeczywiście tam wszystko już się zaczęło. Tam, tutaj on to rozwija w trzecim i w czwartym sezonie, pewne rzeczy rozwija, które były w tych poprzednich. Warto pooglądać Czarne Lustro, co jeszcze dodatkowe jest fajne, że każdy odcinek można oglądać w sposób autonomiczny, można sobie mieszać, nie trzeba ich oglądać po kolei, można wracać do poprzednich sezonów, to mamy po prostu małe czarne perełki oddzielne do oglądania w dowolnej kolejności. Czarne Lustro, czwarty sezon już mamy. Tak, jest do zobaczenia oczywiście na Netflixie, jak łatwo się domyślić. I polecamy, tak? Jasne. No polecamy, no, Charlie Brooker, Czarne Lustro. Czarne Lustro, Black Mirror, Charlie Brooker, myślę, że warto to zobaczyć. Zachęcamy Was również do oglądania pozostałych naszych rozmów na kanale Kino w Tubce i prosimy Was o subskrypcję naszego kanału. Można to uczynić chociażby w tej chwili, naciskając ten oto tutaj przycisk z naszym... Najlepiej od razu rzeczywiście. O tak, tak, jasne. Tak, na co nie czekać? Ma co czekać. Po co czekać? Tak samo z serialem oczywiście. Najlepiej od razu zacząć. Black Mirror na Netflixie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.